Dzień dobry, dzień dobry. Jesteśmy już po burzliwych obradach jury. W naszym jury mieliśmy, ale mamy też ciągle panią Emilię Jakubiec-Lis z Muzeum Etnograficznego z Rzeszowa, z którym współpracujemy. Mamy panią Monikę Wolańską z Uniwersytetu Ludowego w Woli Sękowej i zdalnie też mieliśmy trzeciego jurora. Panią przedstawicielkę z Nici Ariadna firmy, która tą właśnie pracę doceniła i która powiedziała, że na finał postara się przyjechać. A teraz oddaję głos paniom z jury. Co panie wybrały i na co panie w tym roku zwracały uwagę? Jak panie w ogóle widzą w tym roku konkurs? Bo już no, nie widzimy się pierwszy raz, więc taką troszkę retrospekcję. No i tak troszeczkę o wyborze poproszę. Panie Emilio. Przede wszystkim w tym roku zaskoczyła nas ogromna ilość prac, które zostały nadesłane. Tutaj 153, tak. 153, tak? Tutaj widzimy już tylko te prace, które wybrałyśmy jako jury Do nagrodzenia, nagrodziliśmy, tak. tak? Natomiast no, była to trochę dla nas, był to problem dla nas, bo rzeczywiście w wielu przypadkach był to bardzo wyrównany jakby poziom. Na co zwróciliśmy uwagę? Przede wszystkim na estetykę wykonania, przede wszystkim na tradycyjność wzoru. Tak jak wspomniałam, prac było bardzo dużo. Myślę, że to też powód pandemii, tak, który spowodował, że w tym roku mamy tych prac niewątpliwie Albo więcej. popularności Albo popularności koronki szydełkowej. właśnie, właśnie, chyba tak. Słusznie Pani zauważyła, że być może, że jest to popularność koronki szydełkowej. Wydaje mi się, że też zauważamy pewien taki nawrót do tej tradycji wykonywania koronek. Myślę, że się zaczynamy lubować, jeśli mogę użyć takiego określenia, w tych tradycyjnych wzorach. I efektem tego są te piękne prace. No cóż, mamy tych prac, w tej chwili nie policzę ile, ale za chwileczkę jeszcze może No chyba w tej wrócę. pierwszej kategorii ma 15 jest w sumie nagrodzonych i 15, tak. wyróżnionych, około 15 prac plus ta Osób, nagro tak. osób, A tak, niektóre osób, osoby tak. zgłaszały po dwie prace, Są po dwie prace również. też. Pani Moniko, co dla pani było najtrudniejsze do wyboru w tym roku? Najtrudniejsze do wyboru. Co roku w ogóle jest trudne. Trudno mi jest zawsze zachować obiektywizm i nie ulegać własnym gustom. No, o gustach się nie dyskutuje, To prawda. więc takim najważniejszym kryterium według mnie jest oprócz doboru wzoru, to też dobór nici i staranność wykonania. Tutaj Grand Prix, pierwsze i drugie miejsce to po prostu panie mają Podejdziemy do Grand Prix. precyzję w ogóle wykonawczą. No, może nieładnie tak porównywać, ale wręcz te koronki wyglądają, jakby były wykonane niekoniecznie ludzką Z ludzką ręką. ręką, a proszę. Tak, to jest Nie, pierwsze miejsce. naprawdę ta precyzja wykonania jest niezwykła. Proszę spojrzeć tutaj na te słupeczki. Akurat pierwsze miejsce mają takie mniejsze prace, ale ich precyzja wykonania, tradycyjny wzór, to też było dla nas ważne, żeby zwracać uwagę na tradycję. Tutaj też mamy takie maleństwo, które też uważamy, że zasługuje na pierwsze miejsce. Mimo niewielkich rozmiarów, to tutaj jest ogromna staranność i widać było, że dosyć spory wkład pracy i kunszt wykonania. Proszę zwrócić uwagę tutaj na to wykończenie tej koronki. Ono też jest bardzo, bardzo pracochłonne. No, Grand Prix myślę, że broni się samo. I na drugim miejscu mamy też Dwie prace. dwie prace, Dwie dwie czy czy trzy? trzy. Trzy. Trzy prace Chyba chyba, trzy, tak? tak. Nie, bo jeszcze chust, tak. Tak, tutaj To te dwie cztery. prace, bardzo, bardzo wykonane cieniuteńkimi nićmi i też takie bardzo delikatne, zrobiły na nas ogromne wrażenie. A pani Emilio, przepraszam, przerwę. Może pani zaprezentować to, co się pani najbardziej spodobało i mi też.
czyli tą jedną i drugą, ale ta jest po prostu tak. Ta nagroda, to nie jest to mój... Jedyna użytkowa rzecz tutaj. Subiektywny wybór czy nasz. Tak, tak. Generalnie to, co chcieliśmy podkreślić, to też raz, że wykonawstwo, tak. Precyzja, to o czym wspomniała koleżanka, ale też pomysłowość i to, co najważniejsze, to to, że właśnie przez tego typu elementy, nazwijmy to odzieży, wprowadzamy tradycję w obieg, tak? Czyli upowszechniamy nasze dziedzictwo kulturowe, dziedzictwo naszych dziadów i to jest najpiękniejsza rzecz, która w zasadzie przyświeca tej idei organizowanych przez Państwa tych konkursów czy warsztatów również. Tak. No piękne, piękne, tak. Tak jak i wszystko, ale to jest jedyna taka właśnie... Ja podpowiem, że to dopiero zrobiło na nas duże wrażenie, jak pani to podniosła i ubrała na siebie, tak, bo zmieniło to wtedy charakter w ogóle. Dokładnie tak, niektóre rzeczy, no właśnie dlatego, tak, jak tak. Pan wcześniej też dokumentował to, myśmy każdą z tych prac praktycznie oglądały, biorąc ją do ręki, bo one rzeczywiście inaczej się... I inny jest odbiór w momencie, kiedy ona sobie leży, a inaczej na inne rzeczy zwracamy uwagę, mając ją w dłoni, bo to jest właśnie nić też między innymi, też ta precyzja, którą łatwo dojrzeć. Natomiast no, ta rzecz jest oczywiście dla mnie i bardzo dobrze. Osobiste uczucia jurorów są nam najbliższe i najciekawsze, bo wprowadzają naprawdę piękny klimat tego konkursu. No i cóż, mamy jeszcze trzecie miejsca i wyróżnienia. Trzecie miejsca i wyróżnienia. Tutaj było nam najtrudniej. No właśnie. Bo tak naprawdę wszystkie te prace bardzo nam się podobały. I tutaj już była taka bitwa. Na głosy. Tak, i o szczegóły. Tak. Tak. Czy ja powiem nieskromnie, że pozwoliliśmy jurorom zaszaleć i daliśmy więcej niż przewidywaliśmy. Tak, także niektóre prace nas zachwyciły oryginalnymi wzorami, inne właśnie tą dokładnością i precyzją wykonania. Także no naprawdę niełatwy to był wybór. A tak zapytam jako laik, bo widzę większość białych i troszkę takich powiedzmy kremowych ekli, jednak biel jest chyba najczystsza i najszlachetniejsza, tak? To właśnie, tak? I to się też docenia, ten kunszt, że jednak biel, tak? Że nie kolory, chociaż było też trochę kolorowych, ale przegrywały jednak... Tak. To faktycznie jest taka obserwacja z dzisiejszych obrad konkursowych. Faktycznie bardziej broniły się te tradycyjne koronki, że jednak tradycja lubi biel, ewentualnie ekri, beż, natomiast te białe zdecydowanie bardziej przyciągały naszą uwagę. To zanim przejdziemy do drugiej kategorii, to jeszcze pokażę. Tak, tak, tak. Zwrócić uwagę na takie, można powiedzieć, może nie ośrodki, ale w pewnym sensie to już się tworzą ośrodki koronczarskie, tak? Jest to Jodłowa i Oleszyce, gdzie po tak, raz kolejny tak. Mamy dość duży... Kilkanaście prac, tak, prac z tych dwóch ośrodków, tak. Dwóch ośrodków i są to rzeczywiście bardzo dobrej klasy wyroby, więc i tradycyjne wzory tam też dominują, więc to też jest dla nas bardzo ważne i też... Pozdrawiamy oczywiście wszystkich, ale Oleszyce i Jodłową pytamy, czy macie Zagłębie tam naprawdę, czy skąd się to bierze u was? Czy macie kogoś, którego muzeum mogłoby skaperować w swoje szeregi, czy do Uniwersytetu Ludowego się ktoś też nada na etat? Pytanie poszło. Tak, dokładnie, dziękujemy. To jest moja nagroda, ta praca. Tak. Ja nie będę uzasadniał, ponieważ... I jeszcze jedna nagroda, bo tak. Dziecięca. I nagroda dziecięca, tak, nagroda dziecięca. No jedyna przyszła, jedyna do nas trafiła. Jak na dziecko przystało, kolorowa i bardzo dobrze. I też taka, tak, też taka dziecko, ciekawa. Jak na dziecko przystała, kolorowa, ale też bardzo starannie wykonana. Nie wiemy, ile lat ma autorka. Można tą karteczkę tak, bo tam przesunąć. Równamy, żeby pokazać, jak to jest ładnie zrobione. Bardzo fajna.
Aleksandr... Z Jodłowej. W tamtym roku też mieliśmy dzieci z Jodłowej, prawda? Tak, także dzieci w Jodłowej cierpią i dziergają. Tak, i widać tutaj taką dużą sprawność w posługiwaniu się czytałki. A może to jest trzecie pokolenie, babcia, mama i teraz córka, oby. A nie zwróciliśmy uwagi na to, że to jest... W konkursie... Tu pani Lidzia powie jeszcze jako spiritus mowę z tego konkursu, już 6 roku. Słuchamy pani Lidziu. Chciałam powiedzieć, że w konkursie zdarzają się 2 bądź 3 pokolenia. W zeszłym roku rzeczywiście tak było też, że były 3 pokolenia, z tym w jednym pokoleniu to był mężczyzna, także to zasługuje na wyjątkową uwagę, tak myślę. W butach do nieba pójdzie. No bardzo dobrze, bardzo dobrze. I jeszcze druga kategoria, tak jest. Druga kategoria to jest... Koronka wykonana techniką inną niż szydełkowa. Proszę bardzo. I w tej kategorii uznanie znalazły 3 prace, tak? To jest... Zdecydowanie pierwsze miejsce, koronka klockowa. Te karteczki są po to, żeby nie zapomnieć właśnie, że to nagrodzona praca. I tu już mamy spisane, że to pierwsze miejsce, tak? Mhm. Drugie miejsce. Drugie miejsce to koronka tutaj mamy. Też bardzo ładna, tak? Naprawdę. I trzecie miejsce. Przechodzimy tutaj do tej oprawionej, tak. Właśnie. Na razie. Coś takiego, tak. Tutaj obrazek. Rok temu się też pojawiło, ale nie miało konkurencji te prace, tak? Z tego co pamiętam? Znaczy inne były, w innych kategoriach, tak. A w tym roku. No i cóż, jeszcze ostatnie 2 zdanie podsumowujące Państwa pracę, Pani Moniko. Tradycyjnie podziękowania, życzenia. Tradycyjnie bardzo dziękuję za zaproszenie do jury. Jak zwykle jestem pod wrażeniem ilości i poziomu prac. I bardzo się cieszę, że w województwie podkarpackim cały czas koronka jest żywa i że są właśnie te kolejne pokolenia, bo z tego co widzę i młode osoby też przedstawiają swoje prace. I z tego co mówi pani Lidia, też ciągle nowe osoby dołączają do konkursu, więc to mnie bardzo cieszy, że te techniki naprawdę żyją i miejmy nadzieję, że będą coraz bardziej popularne i będą trwały dalej. Miejmy nadzieję, tak, po pani Emilii. Pani Emilia jeszcze. Ja również dziękuję za zaproszenie do jury w konkursie. Jestem tutaj po raz kolejny. Poczytuję to sobie jako zaszczyt, jako pewne wyróżnienie z Państwa strony i zapraszam wszystkich zainteresowanych do muzeum 2 czerwca, godzina 16, na wręczenie nagród, na finał dzisiejszego konkursu. Tak jest, super. To była nasza niespodzianka, którą nie ogłaszaliśmy na początku konkursu. Dopiero tak w połowie napisaliśmy, że właśnie finał będzie w Rzeszowie, w Muzeum Etnograficznym, u naszych ukochanych partnerów, tak jest. Rynek 6. Powiadomimy wszystkich nagrodzonych i pani Lidzia. Ja chciałam jeszcze powiedzieć, że mnie cieszy to, że w konkursie pojawiają się prace, które są interpretacją koronki. Między innymi to nagrodzone chusty przez jurorów. To jest też i tak, że szukamy nowej przestrzeni artystycznej dla wykorzystania technik i szydełkowych, i nieszydełkowych, i dla wykorzystania sposobu uczestniczenia w sztuce, jakim jest koronka. Myślę, że to jest też i tak, że nie każdy z nas musi lubić bieżniki, musi... Tak, pani mówi, spokojnie, ja tu sobie kadruję. Tak, panią Emilkę troszkę bliżej poproszę, bo... Zastosowanie dla takich rzeczy, ale... Tak jak w zeszłym roku pojawiły się broszki w kategorii biżuteria, to były też takie, przynajmniej dla mnie odkrywcze, odkrycie po raz kolejny takiej części biżuterii jak broszka. Tak w tym roku pojawiły się chusty i odczytuję to sobie jako takie współczesne zastosowanie szydełka i technik szydełkowych. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Finalistów powiadomimy, zapraszamy do muzeum 2 czerwca na finał, rozdanie nagród. Na 16, drugiego na 16. No i gratulujemy oczywiście. Gratulujemy, tak. Pozostałym uczestnikom konkursu, bo wszystkie prace były naprawdę piękne i wybór nie był łatwy, to podkreślam jeszcze raz.
Tak jest. I nie przejmujcie się, za rok też przysyłajcie. To nie ginie, wszystko zwrócimy Państwu i Paniom, no bo wiadomo, że prace muszą wrócić. Aczkolwiek zostawilibyśmy sobie trochę, nie? Tak, ja bardzo chętnie. No właśnie. Dziękujemy, do widzenia.